Cześć, witam Cię serdecznie w 156 odcinku podcastu internetowych sprzedawców. I w tym odcinku powiem Ci o tym, jak zbudować mindset milionera, jaką przeszedłem drogę od 3000 miesięcznie na etacie, czy później w firmie, do obecnie 12 300 tysięcy przychodu. Więc co musiałem zmienić, albo co się zmieniło w mojej głowie i jakie odkryłem różnego typu mity, bullshity, które się działy w mojej głowie. Czyli w większości przypadków jest tak, że wydaje Ci się, że coś jest prawdziwe, czegoś się boi jeszcze czegoś się obawiasz robisz czegoś mniej ale później okazuje się jeżeli będziesz miał tą odwagę sięgać dalej. Okazuje się, że wszystko jest jednym wielkim bullshitem i to jakieś twoje otoczenie, społeczeństwo chciało, żebyś myślał mniejszymi kategoriami. No i zaczynamy bez zbędnego pitolenia. Tak jak mnie znasz, z tej strony Mirosław Skwarek. Zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest jedno z, jedno z takich najważniejszych odkryć ostatnio moich. Nie robisz tego, co wiesz, tylko robisz to, kim jesteś. Dlatego jest tak ważny ten mindset. Dlatego jest tak ważna i krytyczna samoocena, czyli to, co ty o sobie myślisz, jaki masz obraz Siebie. Czyli mówiąc prosto, jeżeli traktujesz siebie i myślisz o sobie w kategorii osoba, która może zarabiać nie więcej niż 3, 5, 10 tysięcy, nie wiem jak to jest u ciebie w tym momencie, albo czujesz się totalnie, że nie możesz w ogóle zarabiać tych pieniędzy i całe życie będziesz biedny, no to takie coś się zdarzy w twoim życiu. Czyli za każdym razem to nie są żadne czary. Prosty przykład. Jeżeli uważasz siebie za osobę słabą, osobę, która nie może chcieć czegoś więcej w swoim życiu, gdy widzisz jakiś super fajny samochód, mówisz sobie, to nie jest. Dla mnie, bo ja nie jestem godzien mieć takiego samochodu, i w ogóle ten, kto to ma, to pewnie to ukrad. Czyli sam boisz się w ogóle być taką osobą, bo myślisz, że ta osoba kogoś skrzywdziła, czy też zarabianie dużych pieniędzy, szczególnie tutaj te różne lewicowe środowiska i ludzie, którzy wierzą w te rzeczy związane właśnie z podejściem lewicowym, czyli socjalistycznym, że osoba, która. Ma duże pieniądze, to komuś je zabrała, komuś je ukradła, kogoś wykorzystała. No więc z takim mindsetem, jeżeli tak o sobie myślisz, że masz jakiś po prostu ustawiony limit, którego nie możesz przekroczyć, no to tak będziesz miał w życiu. Więc na początku musisz zmienić myślenie o sobie, czyli jeżeli się będziesz myślał o sobie, czyli zmienisz, oszukasz trochę tą podświadomość, która gdzieś tam się, ta Twoja podświadomość się ułożyła i określiła Twoją definicję do siódmego roku życia, czyli to, co Twojej rodzice Myśleli o pieniądzach, co słyszałeś w swoim otoczeniu o pieniądzach. Do siódmego roku życia te najważniejsze osoby stworzyły ci taką mapę. Ona jest totalnie wgrana, bardzo silnie zakotwiczona. I później, gdy masz 20, 30, 40, 50 lat, możesz mieć 80 lat, nadal myślisz tym siedmiolatkiem o pieniądzach, o relacjach. O czymkolwiek i o swoich możliwościach. Więc, jakby pierwszą rzeczą, pierwszą pracą, którą musisz wykonać, to jest zmiana tego mindsetu. Powiesz sobie, to mi niepotrzebne, bo ja chcę po prostu zarabiać pieniądze, żadne czary, mary mi nie są potrzebne, czy psychologiczne zmiany. No to co się często dzieje z takimi osobami? No te osoby, nawet jak wyduszą i wy, wy, wymęczą sobie te pieniądze, jakieś tam większe, jakiś przeskok, to Twoja podświadomość nie będzie chciała tego realizować i będzie po prostu robiła wszystko, żeby te pieniądze stracić, żebyś, nie wiem, złapał. Jakiegoś dołka, żebyś się wypalił i tak dalej, no bo będzie się czuła w tym ubraniu tego milionera tak bardzo źle, no bo jeżeli od dziecka ci wmawiano, że osoby bogate to są osoby złe, które wykorzystały inne osoby, czyli ty się podświadomie boisz, bo to wgrano ci do siódmego roku życia, no więc boisz się tych wielkich pieniędzy i boisz się siebie jako bogatej osoby, to. Podświadomość zrobi wszystko, żeby, tak jak trochę ten dziki koń, który nie chce tego jeść, co nowego, zrzuci to po prostu z ciebie. I tak samo się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Więc, jeżeli myślisz o sobie jako o osobie, która może dużo, może myśleć dużymi kategoriami, jest godna zarabiać duże pieniądze, nic złego się nie stanie. Nie staniesz się złą osobą, gdy będziesz zarabiał ten milion złotych, na przykład miesięcznie czy rocznie, no to dopiero wtedy zaczynasz spokojniej i z takim większym luzem zarabiać pieniądze, bo twoja podświadomość nie sabotuje tego. Czyli podświadomość pracuje bardzo prosto. Ona sobie po prostu porównuje to, co jest przed tobą, do jakiegoś obrazu ciebie. Czyli jak widzisz, że jest jakaś okazja biznesowa, a jej wmówiono, że ty nie nadajesz się na biznesmena, bo na przykład też tak rodzice wmawiają, że w naszej rodzinie to nie było żadnego przedsiębiorcy, my zawsze byliśmy biedni, no to podświadomość sprawdza, ok, czy to jest dla ciebie? No nie, no przecież jesteś biedakiem. Nie, to dziękujemy. Czyli zrobisz coś, powiesz pojechałbym na tą konferencję, gdzie miałbyś jakąś szansę, ale się rozchorowałem. Na przykład y, oglądasz takiego Mirka z kwarka, nie wiem, tam 250 tysięcy, 270 000 na webinarze, czy tam 355 tysięcy, wcześniejsze wyniki i powiesz sobie, kurde, nagrywam kursy, nie? Czyli świadomie, logicznie mówisz sobie, chcę dużych pieniędzy, no ale podświadomość powie, nie, nie, no, pieniądze duże nie są dla nas, więc na przykład, nie wiem, się rozchorujesz, stracisz głos, szybko się poddasz, więc on, ty chcesz dużo. Ty chcesz ambitnie, ale podświadomość idzie starą mapą, porównuje. No, Rysiu, to nie jest dla ciebie. Więc musisz nauczyć tą sztuczną, może chciałem powiedzieć sztuczną inteligencję, tą twoją podświadomość, musisz ją wytrenować od nowa. Czyli to, co mówili rodzice, to jest jeden trening, a ty musisz zrobić całkowicie coś innego i ją wytrenować i nauczyć sztuczną inteligencję. Zobacz, to jestem ten ja, Rysio, czy tam Mirosław i spójrz w to lustro, to jest zwycięzca, to jest facet, który może dużo, czy tam kobieta. To jest przyszły milioner. I wtedy, jak sztuczna inteligencja ma Twój obraz Ciebie, walecznej osoby, milionera, osoby z potencjałem, to w momencie, gdy pojawia się jakoś okazja, albo na przykład chcesz zarabiać te miliony na tych kursach, to się nie poddajesz, bo podświadomość to sprawdza i patrzy, no przecież ja zawsze zarabiam duże pieniądze, ja jestem w stanie to zrobić, tak? Zarabianie dużych pieniędzy jest bezpieczne, więc musisz przeprogramować po prostu swoją podświadomość. Na przykład poprzez różnego typu, to się nazywa afirmacje, manifestacje, jak zwał, tak zwał czy po prostu mówienie sobie na głos to, że taki jesteś. Czyli lub też osiąganie pewnych rzeczy, bo jeżeli zaczniesz osiągać i wytrwasz, czyli pokażesz swojej podświadomości, że jednak jesteś osobą bogatą i ona będzie często widziała na Twoim koncie duże pieniądze, to jakby jej zdanie o Tobie zacznie się zmieniać. Nie? Czyli na przykład, jeżeli ciągle wchodzisz na konto i masz tam debet, to jak go spłacisz? Hmm? Czyli zawsze będziesz wchodził zamiast minusa, będziesz widział na przykład 10 czy 100 tysięcy i zrobisz sobie zrzut ekranu i sobie weźmiesz to na wygaszacz w telefonie. To będziesz 100 razy 200, 300, tysiąc będziesz powtarzał swojej podświadomości: Ja jestem osobą bogatą, i ona wtedy w to wierzy i inaczej zaczyna interpretować rzeczywistość. Więc najważniejsze jest to, co o sobie myślisz, czyli to, kim jesteś według ciebie, a nie to, co wiesz. Jak już będziesz myślał o sobie, że jesteś wojownikiem, że jesteś milionerem, no toż wtedy twoja podświadomość będzie realizowała to co wiesz to, czego się nauczyłeś. To jest bardzo ważne dla mindsetu. Reguła numer dwa jesteś twój portfel, twoje zasoby finansowe, twój mindset, bo od niego to wszystko przechodzi, to jest filtr, przez który przechodzi wszystko w twoim życiu, jeżeli chodzi o finanse. Ta reguła pięciu osób, czyli zarabiasz tyle, ile pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I tutaj oczywiście tam też różne te środowiska środowiska osób, które twierdzą, że tyle, co mają to wystarczy i dalej tkwią w tym takim mindsetie do siódmego roku życia, to są różni dziennikarze, którzy tam cisną bekę z ludzi bogatych itp., no bo jak, jak już mówiłem wcześniej, 1% Polaków, żeby być w 1% najbogatszych Polaków, musisz zarabiać około 40 tysięcy miesięcznie, więc to jest w sumie nie tak dużo, ale pomyśl sobie, to jest 1% Polaków, więc 99% osób będzie darło z ciebie łacha, jak to się tak mówi w młodzieżowym slangu, dlatego, że jesteś bogaty. Więc jak są ludzie bogaci, to tam na TikToku, na Facebooku, innych miejscach ogólnie są wyśmiewani. Jest kilku takich dziennikarzy, którzy uwielbiają cisnąć bekę z ludzi bogatych. Nie wiem, co jest z ich mindsetem, czy robią to na podstawie, czy oni w to wierzą, czy po prostu robią to pod publiczkę. No, ale tam jakby się no, krytykuje tych ludzi i, i właśnie bardzo mocno się czepiają tego, co ja teraz mówię, że jesteś pięcioma osobami, z którymi gdzieś tam spędzasz czas i wiele osób poszło ekstremalnie, że zerwi tam kontakty z tymi wszystkimi osobami, ale to nie oznacza, że te osoby, to jest ktoś zły, że ty masz się na nie obrazić, że masz z tymi osobami walczyć. No nie, bo ty podejmujesz decyzję, to jest ten zdrowy egoizm ja decyduję, z kim ja spędzam czas, tak, więc... Nie muszę się nikomu tłumaczyć, że na przykład nie będę się tam z kimś spotykał. To nie oznacza, że te osoby są złe, że te osoby jakoś ci świadomie robią krzywdę. No nie, po prostu mają inne cele. Ja mam inne, uwielbiamy się i kochamy, ale ja. Zajmuje się czymś innym. Na przykład, teraz nagrywam podcast, zamiast siedzieć z moimi kumplami z dawnych lat i pić piwo i urzalać się na tym, że nic w życiu nie można, więc już dawno z nimi zerwałem kontakty, a bardziej te kontakty się same zerwały, no bo tak to w rzeczywistości przeważnie to tak działa, że jak pójdziesz jakąś swoją ambitną drogą, czy jesteś sportowcem, czy biznesmenem, czy masz jakieś inne cele, no to to się samo robi, no bo za, przeważnie jakby za, przeważnie osoby, które są przyjaciółmi, które gdzieś tam mają jakieś swoje relacje, no to często i przeważnie łączy je jakiś wspólny cel, wspólne zainteresowania, i tak to mniej więcej działa. No ale to jest mega poważna sprawa, że myślisz tak jak pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Ja tutaj wielokrotnie to przerabiałem, też miałem swoje doświadczenia, że dopiero jak realnie się oderwałem, zmieniłem etat realnie na firmę i zacząłem tylko działać w firmie, tylko na przykład z osobami, z którymi robię pieniądze, robimy biznes i przestałem jakby obcować z osobami etatowymi. Nie mówię złymi, tylko po prostu etatowymi, to już po dwóch tygodniach dopiero wtedy zrozumiałem magię tego, jak przebywanie z osobami, słuchanie takich wiesz, narzekania, nawet ta energia, to, że ludzie mówią na takim wiesz, głosie: nic się nie da, nie, nie mają energii. To Cię mocno dołuje. Ja miałem często na mastermind'ach Akademii Social Media, osoby mówią, że tutaj Mirku, do Ciebie od Ciebie dostaję taką energię, powera, ale ja jutro wracam, tam jest czwartek i wsiągam znowu w ten mindset. To jest wszystko oczywiście psychologicznie udowodnione. Trzeba sobie o tym poczytać, że ludzie się uczą przez naśladowanie, przez te neurony bliźniacze, które mamy, które ułatwiają nam uczenie się poprzez obcowanie z innymi. Czyli my bardziej mniej się powiedzmy uczymy. A bardziej przysiągamy, czyli jeżeli chcesz się nauczyć robienia pieniędzy, to bardziej nauczysz się poprzez przesiąkanie tym mindsetem tych osób, czyli jeżeli uda ci się pracować z kimś, będziesz miał jakiegoś szefa, nawet jeżeli będziesz wtedy na etacie który potrafi robić pieniądze i będziesz mógł z nim blisko współpracować i się na to otworzysz, nie będziesz na niego obrażony, że on zarabia, a ty nie, no to nauczysz się jego mindsetu. Miałem też ostatnio konsultację z moją klientką, która właśnie opowiadała o takim polskim multimilionerze, z którym pracowała i mówi, Mirek, on właśnie mówi tak jak ty, że na przykład odnosi perfekcjonizmu, więc ona przenikała sobie tym myśleniem i dlatego teraz też ma pieniądze, bo się na to otworzyła. Czyli musisz sobie jakby mieć świadomość tej higieny twojej głowy, czyli musisz dbać o to, z kim Przebywasz, to nie oznacza, że masz teraz wszystkie szybkie relacje gdzieś tam niszczyć, bo to chodzi o to, że jeżeli się naprawdę skoncentrujesz na realizacji swoich celów, czy to będzie biznes i tak dalej, no to nie musisz nawet na siłę zrywać tych relacji, bo nie będziesz miał na nie czasu. No bo tak to działa. Zawsze za sukces płaci, płaci się rachunek, a najczęstszym rachunkiem to będzie zmiana pewnych relacji ze znajomymi, ale musisz mieć tą świadomość. Obiecuję ci, że jeżeli przynajmniej przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Odseparujesz się od takich ludzi, którzy cię gdzieś tam dołują, ściągają cię do dołu, to dopiero wtedy zobaczysz, jak ważny jest to aspekt. Trzecia rzecz to jest to, że bycie milionerem, czy nie wiem, stu tysięcznikiem, jak tak mówię czasami, to jest, to się wszystko zaczyna od decyzji. I to jest trzecia rzecz, która mnie mocno szokuje, że ja do, do jakiegoś tam czasu myślałem, miałem świadomość, że ogólnie ludzie chcą być bogaci, chcą być milionerami. No nie, oni mówią, że chcą. Ale nie podjęli jeszcze tej decyzji. I to jest najbardziej szokująca rzecz. Uwielbiam o niej mówić, ale myślę, że większość osób jej nie rozumie, że wszystko zaczyna się od decyzji, od tego celu, który sobie napiszesz. Ale decyzja to nie jest tylko napisanie sobie: ja tam, Piotrek, zarabiam milion złotych miesięcznie, i to sobie piszesz przez pięć lat, czyli afirmujesz tam, jak to zwał, tak zwał, czyli masz ten powtarzalny cel. Bo jeszcze do tego musisz podjąć decyzję na poziomie świadomym i podświadomym, że chcesz zapłacić rachunek za to, bo wiele osób chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli chcą mieć te wszystkie rzeczy, które kiedyś były, czyli dużo wolnego, dużo relaksu, dużo czasu dla rodziny, dużo czasu dla znajomych, dla swojego hobby itp. I przy okazji też chcą być multimilionerami. No w większości przypadków, jakbyśmy nie naginali rzeczywistości, na początku musisz naprawdę dużo i intensywnie pracować, czyli znaczy dużo intensywnie pracować oznacza pracować w skupieniu. Czyli będziesz się musiał skupić na swoim tym celu, a to przeważnie będzie. Cię coś kosztowało. Coś, co będzie dla Ciebie przykre. Nie? Jak na przykład ja teraz siedzę i nagrywam ten podcast, a mógłbym sobie leżeć i oglądać Netflix albo być teraz z rodziną, ale wykonuję pracę w mojej koncentracji, więc są o wiele przyjemniejsze rzeczy, ale efekty tego podcastu są dla mnie tak przyjemne, że wolę teraz nie oglądać Netflixa, a żeby później mieć coś o wiele, wiele bardziej przyjemne, czyli na przykład nagrać 500 odcinków podcastu i dać ludziom wartość. Więc to jest właśnie ten rachunek, który zapłacisz, ale wszystko się zaczyna od decyzji. Czyli musisz świadomie, jeżeli sobie powiesz, że realnie chcesz zarabiać ten milion miesięcznie, 100 tysięcy miesięcznie, nie wiem, jakie są twoje cele, to jeżeli podejmiesz tą decyzję, to później one będą, będzie ta decyzja, później za nią będą się ciągnęły konsekwencje. Czyli bierzesz odpowiedzialność za to, czyli po prostu zapieprzasz, bierzesz się za robotę i nie jęczysz. I to jest właśnie to podjęcie decyzji. Czyli podejmuję decyzję o tym, że wchodzę na jakiś wyższy poziom finansowy, e, chcę się stać tym milionerem. Wiem, że za to zapłacę pewien rachunek, że pewne rzeczy nie będą przyjemne i dopiero wtedy zaczynasz ruszać, czyli będziesz co parę minut podejmował jakieś małe decyzje, które są związane z mindsetem milionera. Czwarta rzecz, czwarta taka zasada: żeby zmienić wielkość Twojego konta w banku, Twoich zasobów finansowych, Twojego majątku, to musisz zmienić siebie. Ostatnio porównałem sobie to do Podnoszenia ciężarów. Martwy ciąg, czyli najprostsza rzecz, którą myślę, że wiele osób rozumie. I tak sobie przypomniałem, właśnie moją historię z, pod, z tym, jak pierwszy raz poszedłem na CrossFit. Nigdy w życiu nie podnosiłem ciężarów. Kiedyś tam w dzieciństwie jakieś zapasy ćwiczyłem. I. Jak poszedłem na pierwsze zajęcia, no to bałem się podnieść sztangi, bo myślałem, że nie wiem, coś mi się stanie z kręgosłupem, bo nie wiem, sztanga, przerażenie. No i później zacząłem ćwiczyć. Okazało się, że nie jest to takie straszne. I pokochałem w ogóle podnoszenie ciężarów. Kiedyś myślałem, że to jest sport dla ludzi, którzy tylko siedzą na siłowni i budują mięśnie i nie czytają książek na przykład. Czyli to był kolejny taki mit i pewna generalizacja. No i okazało się, że to jest fantastyczna w ogóle sprawa, jeśli chodzi o mental, o testosteron, o to, że wstajesz się. Masz więcej energii, podnosząc właśnie ciężary. No i porównam sobie to do tego, że właśnie zdobywanie pieniędzy, stawanie się milionerem, porównałem do podnoszenia ciężarów. Wtedy jest to łatwiej zrozumieć, że na logikę, jeżeli przychodzisz na pierwszy trening, nie jesteś w stanie podnieść 150 kg. Ja też na pierwszym treningu pewnie bym sobie zrobił krzywdę. Więc tak samo ty musisz się zmienić do tego, żeby unosić większe kwoty pieniędzy. Czyli jak zaczynasz od tych. 20 kg, czyli zaczynasz od zarabiania mniejszych kwot, to żeby dojść do 150 kg, które gdzieś tam podniesiesz sobie w tym martwym ciągu, czy może 200, bo ja akurat tam doszedłem do 100 chyba 60, jeszcze tam z lekkim zapasem, ale nie chciałem szaleć, no to pomyślałem sobie, ile lat mnie to kosztowało, czyli ile lat musiałem ćwiczyć i powiedzmy zapłacić jakiś rachunek, i jak musiałem się zmienić jako człowiek, żeby, żeby to zrobić. I identycznie jest z pieniędzmi, czyli ja też przechodziłem pewne. Ileś tam lat dochodziłem do tego, żeby zacząć mieć te miliony co miesiąc. I to jest bardzo ważne, że musiałem się zmienić jako człowiek. I na przykład, jaka zmiana? Zmiana tego, że wytrzymałem ponoszenie porażek. To jest coś, czego się nauczyłem, czyli stałem się silniejszy psychicznie. Nauczyłem się tego, że systematyczność jest ważniejsza niż jakaś tam motywacja, czyli dyscyplina. Więc tych rzeczy się nauczyłem i gdy już byłem gotowy, to byłem w stanie zarabiać większe pieniądze, czyli one mnie nie zmieniły negatywnie, nie wywróciły mnie, nie poszedłem, nie wiem, w hazard, nie zacząłem tych pieniędzy gdzieś tam rozpuszczać, bo już byłem na to gotowy, bo już kiedyś, jakby miałem większe pieniądze, czyli znaczy miałem. Przechodziłem tak fazami, na przykład pierwsze takie większe pieniądze, pamiętam, to były 4000 tysiące ze szkolenia i wtedy się czułem bardzo bogaty. Nie miałem takich faz, że nie wiem, jakoś tam te pieniądze roztrwoniliśmy, bo na szczęście miałem jakby tą wiedzę finansową, no ale inaczej myślałem o pieniądzach. Gdy miałem pierwsze 4 tysiące, jak teraz mam ten milion co miesiąc. I to mnie... I zobaczyłem w przeszłości, jak widząc ten, te 13 lat progresu, jak się musiałem zmienić jako człowiek. Więc uważam, że trochę musisz na to poczekać. Nie mówię, że masz to robić wolno. Musisz to robić w swoim tempie, bo każda jakby kariera będzie inna, ale musisz mieć świadomość, że często trzeba na to poczekać. Często potrzebujesz czasu. Tak jak, je, tak jak pod, na podniesienie 150 kg, e, też będziesz musiał albo musiała poczekać. Możesz oczywiście się wspierać strydami na przykład, ale później to za... Powie, hej, zapłać mi rachunek, i tak samo jest często z biznesem. Niektórzy robią te pieniądze szybko, bo robią na jakimś skamie, ale później dostają po tyłku. Więc też musisz tutaj pracować nad swoim mentalem. Ale musisz mieć tą świadomość, że często wymaga to czasu i często będziesz potrzebował tej zmiany. To trochę jak, nie wiem, wąż, który zrzuca z siebie tą starą skórę, tak samo będzie z tobą. Nie wiem, czy go to boli, bo jeszcze tego nie doczytałem, ale to jest tak, że jeżeli się zmieniasz, to będzie to bolesne i ta zmiana będzie bolesna, bo będzie to wybór między starym tobą a nowym tobą. Ja uwielbiam się zmieniać, uwielbiam to, że się zmieniam. Uwielbiam siebie po zmianach. I raczej nie było to bolesne, ale wymaga czasu. Czekanie jest bolesne. Ponoszenie mnóstwa porażek jest też bolesne, ale efekt jest fantastyczny. Czyli ta zmiana. Czyli musisz się zmieniać, musisz dać sobie czas, musisz zaakceptować siebie w byciu beznadziejnym w zarabianiu pieniędzy, bo każda próba, każde powtórzenie. Ostatnio też napisała do mnie klientkę, więc też pozdrawiam, bo wiem, że słucha tego podcastu i napisała mi Mirku dzięki tam tym między innymi podcastom, moim Akademii Social Media czy też innym osobom, które jej poleciłem. Napisała mi coś takiego. Zarobiłam chyba tam w tydzień więcej niż przez ostatnie 12 miesięcy w moim tam salonie kosmetycznym. Więc... Genialna sprawa, ale wcześniej ponosiła porażki w tym sprzedawaniu produktów cyfrowych. I to jest tym genialne, że wytrzymała w ponoszeniu porażek, wytrzymała to, że była wtedy słaba i czegoś tam nie wiedziała, i uczyła się, robiła nowe powtórzenia, aż w końcu jej to wyszło. I to jest właśnie, to jest właśnie ta cena, którą płacimy, i to jest właśnie dojrzewanie do efektu. Piąta rzecz, banalnie prosta: skoro już wstajesz, to dlaczego nie wstajesz jako milioner? to myślę, że każdy powinien sobie zadawać to pytanie. Wiem, że no nie każdy chce być milionerem. Niektóre osoby mają coś takiego, że mówią, że im to wystarcza. Mają inne obszary i to jest super. Ja mam akurat sfiksowanie na tym, bo stwierdziłem, że jakbym miał być super gitarzystą, super nie wiem, malarzem, rzeźbiarzem, to już wolę być super milionerem, a później będę się zajmował rzeźbieniem. A to, to, to prawdopodobnie jak już osiągniesz ten milion, to, to się tak wkręcisz w robienie biznesu, że się nie będzie, jakby nie będzie dla Ciebie seksji, stanie się super, nie wiem, malarzem, rzeźbiarzem, yy, osobą, która jest super gra na gitarze, czy kimś tam jeszcze i tak sobie to ułożyłem, że skoro i tak angażuję się w cokolwiek, skoro wstaję, to dlaczego nie mam stawać jako milioner? Dlaczego, jakie są w ogóle logiczne powody, żebym nie chciał więcej, skoro i tak wstaję, i tak mam sekundę na tym świecie. Zawsze mnie motywuje to, że ludzkość na świecie jest 300 tysięcy lat. Ludzie są spompowani, myślą, że są kimś ważnym. Jesteśmy pyłkiem. Ja jestem pyłkiem, ty jesteś pyłkiem. Nic nieznaczącym. Ludzie się na przykład... Prosty przykład. Ludzie się boją nagrywać na TikToku, boją się występować publicznie. Jest to dla nich przerażające. Ja sobie zawsze tak myślę, że gdzieś tam, dawno, dawno temu, był jakiś, nie wiem, może w cywilizacji majów był jakiś powiedzmy, kapłan, który puścił bąka na zebraniu. I myślał sobie, na przykład, o ile to było wstydliwe. Wtedy. I myślał sobie, że to w ogóle przejdzie do historii i każdy będzie to pamiętał. Nawet nie wiem, że taka osoba istniała, nie wiem, że była taka kompromitująca sytuacja, bo jego życie jest tak samo nic niewarte i malutkie, znaczy nic nie niewarte, może nieistotne w historii tych 300 tysięcy lat, jak i moje. Więc skoro nie mam ograniczeń, bo nie jest to nic poważnego, życie nie jest żadną poważną sprawą. To dlaczego nie chcieć rozbijać rynku? Więc to mnie zawsze też inspiruje myślenie takimi kategoriami. Po pierwsze, olbrzymimi kategoriami, czyli posiadanie dużych celów. Skoro już potrafię planować cele, to dlaczego nie planować wielkich celów? I po drugie, ta niewielkość i małość znaczenia w tej historii świata to mnie mega motywuje, bo Wiem, jak nieistotnym jestem, jak nieistotne są moje porażki i nałożę śmierci z tego, co wiem. Będę myślał tylko o chwilach spędzonych z rodziną, więc wszystko inne jest nieistotne. Więc po co to robię? Dlatego, że jest to fajna gra, w którą sobie po prostu gram. Czymś muszę się zająć w tym. Kilku sekundach na tym świecie, więc zająłem się biznesem i zamiast nie wiem, czekać wznudzony na, na swój koniec, wolę, żeby moje życie było ekscytujące. I ten ta klepsydra, która mi cały czas tam powiedzmy, ten, ten piaseczek sobie kapie, wolę się dobrze bawić niż być taką dupowołową, po prostu to jest ten wybór, ale to jest wszystko gra, to jest tak mało poważne, że tylko można to traktować w kategorii gry. Szósta rzecz, to gdzieś tam usłyszałem w podcaście Zenia Skiniowca u Rafała Mazura, pozdrawiam jeszcze raz za każdym razem i tam było, to, to była jakaś wypowiedź jakiegoś fightera giganta gdzieś tam ze Stanów, który powiedział czego oszukujesz się, że jeszcze nie wiesz, czego oszukujesz się, że jeszcze nie wiesz, bardzo taki ciekawy twór słowny Czyli chodzi o to, że ogólnie większość ludzi w tym lęku przed porażką wmawia sobie, że czegoś jeszcze nie wie, że muszą się przygotować. W ogóle mam taką alergię, aż mnie dreszczy łapią. Jak ktoś mi mówi, że jeszcze tego nie robię, bo muszę się przygotować. Tam czasami mam takie pytania w ankiecie, znaczy nie czasami, zawsze zadaję to pytanie w ankiecie, dlaczego nie kupiłeś mojego kursu, dlaczego nie kupiłeś moich aplikacji. I tam często jest takie stwierdzenie, że ludzie piszą bo dopiero się przygotowuję, dopiero się uczę, mam w planach coś tam, no nie jesteś w stanie się wyuczyć do zakładania i prowadzenia firmy, nie jesteś w stanie nauczyć się wszystkich możliwych problemów, więc prawdopodobnie większość osób nie potrzebuje wiedzy kolejnej książki, kolejnego kursu, tylko większość ludzi potrzebuje kopniaka w tyłek i Kogoś albo siebie najbardziej, kto powie jej, przestań się oszukiwać, pociągnij za spust, zacznij po prostu działać. I to jest to najważniejsze. Działanie, jak działasz, to do tego sobie czytaj książki, ale ciągłe przygotowywanie się na bycie milionerem, no to skończysz w wieku 80 lat z tą samą pulą pieniędzy, które masz. Ale jeżeli twoim właśnie celem jest zostanie milionerem, no to musisz zacząć działać, musisz się wystawiać na ciosy, bo to będzie bolało, będzie dużo porażek, będzie dużo powtórzeń, będziesz tracił pieniądze, być może zbankrutujesz, musisz powstać, musisz znów dostać z liścia od życia, no, czy z, z, no z liścia, tak się to mówi. I Musisz wsadzić ten web problemy. Tyle. Nie siedzieć sobie w poduszkach do 70 roku życia i się przygotowywać, czytać książki Briana Tracy'ego o zakładaniu biznesu. Tylko musisz wsadzić łeb w problemy i po prostu pociągnąć za spust. Powiedzieć, zebrać ludzi na live, mieć jedną osobę, czyli ponieść pierwszą porażkę, powiedzieć im kupuj, nikt nie kupi. Kolejna porażka, później zebrać 10 osób, znów nikt nie kupi. Nie sprzedawać nic przed, przez rok, myśleć, że jesteś totalnie beznadziejny. To wszystko musisz zjeść na śniadanie. Dopiero to cię przygotuje do tego, że żebyś miał twardszą skórę, twardsu, twardszą psychę. I dopiero wtedy zacznie się pierwsza sprzedaż, zaczniesz wyciągać wnioski, co daje ci to sprzedaż. I przez powtórzenia, przez trening w byciu beznadziejnym stajesz się milionerem. Siódma rzecz: 1% ludzkości ma 99% pieniędzy. Nawet jeżeli tam czasami ludzie mówią, a gdzie tutaj masz badania naukowe, bo to tam jest 2%, ma 98%, co to ma za znaczenie? Chodzi o pewien konstrukt, pewną rzecz, o której ludzie często pitolą i biadolą, że jest rozwarstwienie. No pewnie, że jest rozwarstwienie. Dlatego, że jest coraz więcej zajebiście ludzi e, leniwych i została garstka ludzi, którzy naprawdę chcą czegoś więcej. Dlatego jest rozwarstwienie. Dlatego, że e, ludzie wolą usiąść i zacząć jęczeć, że młodzi ludzie nie stać ich na mieszkania, bo są potwornie drogie. No to zamiast wychodzić co weekend z kolegami na rąbany wracać w niedzielę i później jęczeć, że świat się... Coś, chce ci zrobić, jakąś krzywdę, to w ten weekend weź sobie książkę, przerób kurs, naucz się jakiejś nowej rzeczy, otwórz się na porażki, ogłosz się na jakiejś grupie. Jestem totalnie beznadziejny, ale chcę ci coś wykonać. Albo powiedz, że jestem tym świetny i zaryzykuj, spróbuj, czy ci się uda. I to jest właśnie to, czyli wejdź w problemy. I wtedy dopiero zaczniesz zarabiać więcej i wtedy cię będziesz stać na to mieszkanie. Więc tak to mniej więcej działa. Jest rozwarstwienie jak najbardziej. Dlatego, że polityka ratowania ludzi przez dolewanie pieniędzy powoduje, że dolewanie pieniędzy zawsze powoduje, że bogaci są coraz bogatsi a biedniejsi stają się coraz biedniejsi, bo jest prosta zasada. Gdy dolewa się pieniądze do rynku, to przeważnie zarabiają ci, którzy potrafią tymi pieniędzmi zarządzać, to co powiedziałam na początku. I teraz jeżeli się dolewa pieniądze, to ci biedni nie potrafią nimi zarządzać, nie potrafią ich złapać, więc przeważnie zrobią coś, dzięki czemu zarobią ci najbogatsi, a ci najbogatsi przeważnie będą te pieniądze lokowali w nieruchomości i te nieruchomości będą coraz droższe, bo... Tylko najbogatszy będzie na nie stać. Tak to funkcjonuje. Ja to mówię jako obserwator. Nie jestem człowiekiem od polityki, nie zajmuję się tym. Ja po prostu robię swoje. Yy, zagrywam taki podcast, robię aplikacje, sprzedaję kursy, ale pokazuję ci, jak to działa. Więc skoro 1% ludzkości ma 99% pieniędzy, to musisz znać jedną podstawową wiadomość na temat zarabiania kasy. 99% osób na 100 to są ludzie spłukani przeważnie. I przeważnie oni cię nie będą najmocniej doradzali w biznesie, w finansach i tak dalej. Czyli Zasada jest taka: skoro takie są proporcje, rób wszystko odwrotnie. Nie chci, żeby ludzie cię lubili a nie akceptowali, bo przeważnie, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, większość osób się myli. Więc jeżeli ciebie lubią i akceptują, znaczy, że jest tak, jesteś tak samo spłukany jak oni, więc musisz robić wszystko odwrotnie. Więc prosta rada. Ósma rzecz to jest też takie piękne powiedzenie: skoro jesteś taki mądry, to dlaczego jesteś taki biedny? Czyli wiele osób myśli, że do miliona, do bycia. I obrzydliwie bogatą osobą, doprowadzi cię edukacja taka tradycyjna. Oczywiście ona może ci dużo dać, bo ja nie krytykuję edukacji tradycyjnej. Są pewne zawody, gdzie uważam, że warto się uczyć ich 5 lat, ale są pewne zawody, że te 5 lat będzie trochę taką stratą czasu. No bo żeby ustawić reklamę na Facebooku, czyli być specjalistą od Facebook Ads, wystarczy myślę, tak miesiąc na początek. Później oczywiście szlifujesz pewne rzeczy, ale nie widzę tu sensu, żeby ktoś 5 lat się uczył ustawienia reklamy, czyli ustawienia reklamy. To jest w sumie wypełnienie briefu, czyli odpowiedź na proste pytania, kto jest Twoim klientem, zrobienie grafiki i napisanie tekstu. I to jest w sumie wszystko, a i tak większość zrobi za Ciebie sztuczna inteligencja. Więc nie widzę powodu, żeby dla tak prostego, prostej czynności ktoś miał 5 lat uczyć się. O marketingu z książek, które już dawno nie działają. Więc tak to mniej więcej funkcjonuje, ale są pewne zawody. Na pewno wolałbym pójść do lekarza, gdybym, nie wiem, miał już miał operację, do lekarza, który 5 lat studiował, ma praktykę, ma doświadczenie i tak dalej. Więc oczywiście są dobrze płatne. Profesję, ale dobrze płatna profesja, czyli zarabianie dużych pieniędzy za godzinę, jako na przykład lekarz, prawnik czy sprzedawca kursów, nie czyni z ciebie jeszcze bogatej osoby. Prosty przykład. Może być lekarz, który nie potrafi inwestować swoich pieniędzy. Ostatnio widziałem gdzieś tam opowieść o kobiecie, która była stomatologiem, czyli bardzo dobrym lekarzem, dentystą. Miała super praktykę, zarabiała na tym duże pieniądze, ale ktoś tam do niej przyszedł i zaproponował jej, że jak ma duże pieniądze, to zrobił fajną firmę, będą wynajmowały Drogi auta i kobieta się obudziła z chyba z 5-milionowym długiem, więc, jakby samo zarabianie dużych kwot nie oznacza, że potrafisz z tym obracać, nie, nie oznacza, że znasz się na ludziach, wiesz komu powiedzieć nie, więc to też jest bardzo ważne. Ale skoro jesteś taki mądry, dlaczego jesteś taki biedny? Więc, oprócz tej akademickiej wiedzy, tego, że coś logicznie dla ciebie jest głupie, nie działa i tak dalej, musisz jeszcze mieć drugą rzecz. Czyli musisz mieć tą umiejętność też zarabiania pieniędzy, umiejętność uczenia się o pieniądzach, a przeważnie pieniądze są nielogiczne. Jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, to zarabianie pieniędzy jest nielogiczne, sprzedawanie jest nielogiczne. Ja się często po prostu dziwię, że to, co logicznie nie powinno działać i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele osób gdzieś tam mi pisze często po webinarach, że oni by to zrobili inaczej, że Mirku, skoro mogę Ci doradzić, to ja bym robiła tak i tak, bo tak daleko nie zajdziesz. Czyli prawdopodobnie osoba, która niewiele zarabia, nie ma swojego biznesu albo no nie, nie odnosi w tym efektów. Dlaczego wiem, że nie odnosi? No, bo jeżeli ktoś naprawdę odnosi efekty, ma efekty finansowe, zarabia duże pieniądze, nie traci czasu na to, żeby komuś pisać i doradzać za darmo. Tak to mniej więcej funkcjonuje. Ona mi radzi, co mam zrobić, żeby być biednym. Nie? Tak mniej więcej wygląda, więc Skoro jesteś taki mądry, dlaczego jesteś spłukany? Jest dużo ludzi, którzy mówią o rozwoju osobistym, którzy mówią no, o jakichś tam metodach i tak dalej. Pytanie, to dlaczego to nie działa u ciebie? Dlaczego jesteś osobą, która jest spłukana? I tutaj jest 100 tysięcy wymówek, no bo wiesz, trochę, gdyby inna sytuacja, bo tu mi pies umarł i tam coś się stało. No nie, to jest bullshit, po prostu siebie oszukujesz. Stworzyłeś sobie jakąś protezę pseudo-rozwojową, która ładnie brzmi, ale niestety guzik nie działa po prostu. Więc zadaj sobie pytanie. Skoro jesteś taki mądry, dlaczego jesteś taki spłukany, i po prostu coś z tym zrób. Druga bardzo często rzecz, podobne powiedzenie, dlaczego ludzie głupsi od ciebie zarabiają większe pieniądze. Głupsi oczywiście oznacza w tym kontekście osoby gorzej wykształcone. Na przykład ktoś jest po zawodówce, sam kończyłem zawodówkę, więc tutaj totalny szacunek dla takich osób, ale ktoś skończył tylko zawodówkę. Ale robi świetny biznes, zarabia duże pieniądze, więc on życiowo i biznesowo jest geniuszem, tak? Ale naukowo, jeżeli chodzi o stopnie naukowe, no nie wie aż tyle, co ty na przykład. I to jest takie powiedzenie w przenośni, dlaczego głupsi od ciebie mają zarabiać większe pieniądze, dlaczego dopuszczasz do tego, że ludzie głupsi od ciebie zarabiają większą kasę. Dziękuję ci za uwagę. To było osiem reguł, osiem zasad, które budują twój mindset. Prawdopodobnie w kolejnych odcinkach opowiem Ci o kolejnych zasadach i kolejnych regułach. Jeżeli coś tutaj Cię ruszyło, coś gdzieś tam zwróciło Twoją uwagę, chcesz mi podziękować za, za tą energię, za tego powera, którego Ci dałem, napisz do mnie na Instagramie, że słuchasz tego podcastu, będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć.